Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed nadchodzącą galą, która odbędzie się w najbliższą sobotę w Arenie Sosnowiec. Wydarzenie to odbywa się przy współpracy organizacji Real Fight Arena i Zagłębiowskich Horror Show. Razem z nami dzisiaj bohaterowie tej sobotniej gali. Witam bardzo serdecznie Adrian Dudek, Łukasz Dziudzia, Adrian Głoszyński, Łukasz Głośny, Adrian Drzewak, Hubert Marcisz, a także przedstawiciele organizacji Piotr Pepiński, Zagłębiowski Horror Show, Boris Machański, Real Fight Arena. Witam także bardzo serdecznie Szymona, tłumacza, który będzie dzisiaj razem z nami. Szanowni Państwo, sobotnia gala oczywiście już niebawem, natomiast w puli cały czas są bilety, które możecie zakupić na stronie eventi.pl, a także w sklepie kibica Zagłębia, który znajduje się przy ulicy 3 Maja 11 w Sosnowcu. Wejściówki możecie nabywać także bezpośrednio u naszych zawodników, ale jeżeli z jakichś różnych powodów w sobotę nie możecie być z nami, no to oczywiście możecie skorzystać z pay-per-view, wchodząc na naszą stronę realsport.tv. I do piątku możecie skorzystać z bonów promocyjnych ZHS30 lub RFA ZHS30. Za pośrednictwem tego kodu ta transmisja jest dostępna za niespełna 6 euro, natomiast w dniu gali ta cena to około 9 euro. Organizacja Real Fight Arena po udanych galach w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech postanowiła zorganizować oczywiście taką galę w Polsce. Nie udałoby się to wszystko bez organizacji Zagłębiowskich Horror Show. No i dzięki temu sporty walki wracają do Zagłębia Dąbrowskiego już w sobotę w Arenie Sosnowiec wchodzącej składy w ArcelorMittal Park. Po raz pierwszy w tym miejscu odbędzie się tego typu impreza, więc nie pozostaje nam nic innego jak rozpocząć może od organizatorów tego przedsięwzięcia. Pan Piotr Pepiński, bardzo proszę, może krótkie wyjaśnienie, jak w ogóle doszło do tego, że dochodzi do współpracy pomiędzy waszymi organizacjami. Co było kluczowe w podjęciu decyzji właśnie o wspólnym zorganizowaniu tego typu gali w Polsce? Dzień dobry, witam wszystkich. No szczerze mówiąc, jak to w życiu czasami bywa, o pewnych decyzjach decydują przypadkowe chwile i tak naprawdę z Borysem mamy wspólnego, bardzo dobrego kolegę w Pradze, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy, Paweł, i przy okazji oczywiście cały Primat Gym, jego klub sportowy. I tak naprawdę Paweł doprowadził do naszego wspólnego spotkania, bo wiedział, że ja mam doświadczenie z organizacją gal MMA, no i oczywiście Borys tutaj dużo większe zdecydowanie doświadczenie, i wiedział Paweł, że Borys planuje tutaj ekspansję, kierunek Polski, gdzie MMA również jest bardzo znane, i tak naprawdę można powiedzieć, że i częściowo przypadek o tym zadecydował, ale często tak jest, że o ważnych rzeczach decydują przypadki, i tak naprawdę to chyba tak do tego doszło. Piotrze, jeszcze takie pytanie dodatkowe. Czy wcześniej widziałeś jakieś gale organizowane przez Real Fight Arena? Tak. To w ogóle była taka też podstawa oczywiście, że zdawałem sobie z tego sprawę, że RFA jest dużo większą marką od nas. My tak naprawdę tylko cyklicznie kilka razy organizowaliśmy tutaj galę z tego powodu, że mamy dobrych zawodników sportowego Zagłębia, naszego klubu wspólnego, ale tak, słyszałem o RFA, że organizowało wiele gal z bardzo dobrą obsadą zawodników i z bardzo dużym oddziękiem po wydarzeniach. No można też daleko nie szukając, można powiedzieć, że częściowo Leo Brichta też jest częściowo stworzony przez tutaj markę Borysa. No i chyba można powiedzieć spokojnie, że Leo najprawdopodobniej będzie walczył też u nas w Sosnowcu. Na Leo Brichty nie musimy chyba przedstawiać dalej. No. Boris, to twoja pierwsza gala w Polsce. Czego się spodziewasz po sobotnim wydarzeniu? Jakie emocje ci towarzyszą? Dobrý deň. Ja sa veľmi teším, že prichádzame do Polska. Bude to naša
náš prvý event. Tuto na Polsku je MMA veľmi populárny šport a ja sa na to veľmi teším, takže emócie sú také, že je to pre nás veľká výzva a budeme sa snažiť zorganizovať naozaj veľmi kvalitný event, nakoľko diváci sú tu zvyknutí na kvalitné eventy, ktoré sa v Polsku organizujú. Máte tu vynikajúcich zápasníkov a ja sa na tento event naozaj teším. To přetlumáče do polského jazyka. Boris, dziękuję za taką, że może tutaj organizować ten event, bo lebo wie, że w Polsce są bardzo dobrze organizowane gale, co się tyka MMA, są tu bardzo znani i no, Deus. Dobrze zawodzić. Czy mają proste wielkie, mają bardzo dobre doświadczenia MMA i jest tu bardzo wysoki poziom, co się tyka MMA, to na tego chciałby tutaj więcej tych gal organizować i jest i się cieszy z tego, że może tutaj współpracę mać z EHS i to wszystko. A czy by som chcel poďakovať Pavlovi Bechpodovi, ktorý zaradil túto spoluprácu a verím tomu, že Leabrich tu uvidíme túto sobotu v jeho zápase na našom spoločnom galvečeri. Chciał by podziękować Pavlovi Bechpodovi z Pragi, znajomego, ich wspólnego, že to vlončil razem tú spolupráce i napevno ten Leo Břichta tutaj myslí, že zavalčí tú sobotu i pokáže, aký je závodníkom. No to boli také pytanie dodatkové. Som s nami tutaj najbardziej doświadczeni, znani závodníci sportového Zagłębia, Adrian Dudek i Adrian Dorszyński. Czy miałeś okazję wcześniej o nich usłyszeć, jak oceniasz ich formę sportową? Samozrejme, obidvoch zápasníkov veľmi dobre poznám. Sú to skvelí zápasníci, ktorí zápasili v KSV alebo Babylone, takže ja som veľmi rád, že ich teraz uvidíme aj pod našim logom a verím tomu, že možno aj v budúcnosti uvidíme týchto chánov zápasy našej organizácii. Tak obidvojke zápasníkov bardzo dobře zná, sú to bardzo dobrí i dosvedčení závodníci i videl ich v dobrých galách, jak Babylon, KSV. I cieszy się, że będą współpracować i myśli, że jeszcze będą w następnych galach, co będą organizować, że tam przyjadą i będą walczyć za RFA i za AS. No tutaj od razu pojawia się pytanie do naszych największych gwiazd, a więc Adrian Dudek i Adrian Dorszyński. Panowie, no jesteście bez wątpienia takimi dwoma największymi magnesami przyciągającymi kibiców tutaj do areny Sosnowiec podczas sobotniej gali. Jakie to jest uczucie wrócić tak naprawdę na stare świecie, bo ostatni raz walczyliście w Sosnowcu w 2019 roku podczas zagłębiowskiego Horror Show. No, tamtej pory kibice tak naprawdę musieli jeździć po całej Polsce i nie tylko, żeby zobaczyć was w akcji. Dzień dobry, cześć wszystkim. No myślę, że to jest coś pięknego wrócić tutaj właśnie w Sosnowcu przed swoimi kibicami. Tak jak mówisz, chwilę nas tutaj nie było. Wcześniej gale były organizowane na mniejszej hali. Tutaj naprawdę myślimy, że będzie petarda. Dzisiaj jesteśmy właśnie w tym obiekcie. Widać to przez okno. Będzie dobrze. Witam wszystkich. Ja cieszę się, że wracam do domu, chociaż ostatnio też walczyłem w Będzinie. No i co, czekaliśmy na tą galę cały czas, w końcu jest. Cieszcie się, bo naprawdę będzie warto przyjść i zobaczyć te pojedynki, bo będą elektryzujące. Jesteśmy mega przygotowani, zmotywowani, żeby tutaj pokazać to, co najlepiej robimy. Będziemy się mega bawić. Dziękuję też Łukasz, że tutaj sportowo bardzo dobrze podeszłeś też do sprawy związane z moją osobą. Szacunek, że wzięłeś walkę. Tyle, no. Robimy robotę w sobotę i cieszę się jeszcze raz, że wracam do domu. No to pytanie jeszcze do Adriana Dudka. Adrian, ostatnie walki doszły się do organizacji KSW, teraz widzimy Cię w mocnej walce Real Fight Arena. Czy to jest wypożyczenie z KSW? Bo jak wiadomo, obie organizacje pozostają w dobrych stosunkach i często ze sobą współpracują. Kontrakt dalej mam w KSW, to jestem wypożyczony, dlatego walczę, bo jest mocna walka, jest walka, tak powiedziałem, w domu. Dla Zagłębiowskiego Horror Show i RFA tym razem. Cieszę się naprawdę, że mogę tutaj znowu czwarty raz, tak, Adrian, walczymy. No i co, no czekamy naprawdę, odliczamy te dni, no i niech się to już po prostu dzieje. Na koniec pytanie do Łukasza. Dziudzi, dla Ciebie Łukasz, to też powrót do Polski. Ostatnie walki toczyłeś za granicą. Najpierw była Szwecja, później była Słowacja. Cieszyłeś się, kiedy Ifa Gerinan zwróciło się do Ciebie z informacją, że planują galę w Polsce i chcą, żebyś tutaj wystąpił?
Witam wszystkich serdecznie. Tak, bardzo się ucieszyłem, że będę walczył w Polsce. Z tego względu, tak jak wspomniałeś, ostatnie dwie walki walczyłem za granicami kraju. Tutaj łączy mnie już kontrakt z RFA. Bardzo się cieszę, że będę walczył przed polską publicznością z mocnym zawodnikiem. W walce wieczoru jestem mega zadowolony i powtórzę to, co Adrian przed chwilą powiedział. Niech się to dzieje, niech już będzie ta sobota. No to wracamy do Adriana Buszyńskiego. Adrian, gdy tylko pojawiło się ogłoszenie, że dochodzi do tej gali w Sosnowcu, no to kibice oczywiście mówili, Adrian Buszyński to jest podstawowy zawodnik, którego powinniśmy zobaczyć tego wieczoru. Natomiast nie walczysz MMA, tylko w boksie, w rękawicach do MMA. I czy to wynika z tego, że jesteś mistrzem organizacji Babylon MMA, która powiedziała zgodę na walkę, ale nie w formule MMA? Jak to wygląda? Wiesz co, to się trochę różnych rzeczy składa na to, że walczę akurat w boksie, w moich rękawicach. Miałem walczyć tydzień temu na Fame MMA, tam miałem dogadanego Tomka Kromackiego. Wiadomo, że ta walka nie miałaby sensu w MMA, więc była dogadana formuła boks w małych rękawicach. No i tutaj tak naprawdę dowiedziałem się 4 tygodnie temu, że nie zawalczę na Fejmie i bardzo się cieszę, że akurat mogłem jeszcze wskoczyć do rozpiski i zawalczyć tutaj. No i dlatego też nie przygotowywałem się pod MMA, więc zostaje formuła z Fejmu. No wiem, że boks to twoja taka koronna płaszczyzna, jeżeli dołożymy do tego jeszcze te małe rękawice, no to zapewne będziesz czuł się niezwykle swobodnie w takiej formule, w takiej ogianie. Tak, będę czuł się komfortowo. Tak naprawdę moje walki, czy to MMA, czy kickboxing, no to staram się gdzieś tam dużo używać tych rąk, więc to jest chyba najlepsza formuła, jaka może mi się tutaj akurat przytrafić. Dziękuję. No, szanowni Państwo, oczywiście gala sobotnia tutaj w Arenie Sosnowiec to nie koniec wydarzeń związanych właśnie z tymi konfrontacjami. Najpierw oglądamy galę, ale później zapraszamy Państwa do ogrodów na Małochowskiego w Sosnowcu. Tam oficjalne after party, dawna stara kamienica, więc wierzymy głęboko w to, że najpierw będziemy tutaj przeżywać ogromne sportowe emocje, a później wszyscy razem po prostu zabawimy się w jednym z klubów w centrum Sosnowca. Wróćmy teraz do pytań do naszych zawodników. Pytanie kieruję do Łukasza Głośnego. Dla ciebie to powrót do MMA po 9 latach. Walczyłeś na galach zawodniowskich oraz dwukrotnie. No ale w K1, skąd teraz ta zmiana na sześciostylową walkę? No witam. Myślę, że tak jak większość zawodników decyduje się z tego samego powodu przejście z kickboxingu z K1 do MMA. Po prostu jest brak zorganizowanych gal w Polsce w kickboxingu, a gale w MMA są organizowane dość często, a chciałem jeszcze powalczyć coś, także decyzja na przejściu do MMA jest właśnie tym spowodowana. A czy będziesz opierał swój plan walki na stójce i defensywie zapaśniczej, czy jednak na parterze? No bo jak wiemy, twój rywal, swój debiut wygrywał właśnie przez poddanie. Nie wiem, jak się walka potoczy. Myślę, że będę się skupiał na walce w stójce, ale tak naprawdę też ja mogę obalić przeciwnika i go poddać, także zobaczymy, jak będzie się toczyła walka. A ten Grzelek, ty również walczyłeś na dwóch edycjach gali zawodowskich Horror Show, w sobotę stoczysz swoją czwartą zawodową walkę, natomiast no, do tej pory jeszcze żadnego pojedynku nie wygrałeś się na zawodowskie. Jak myślisz, z czego to wynika? No bo doskonale wiemy, że umiejętności tak naprawdę nikt się odmówić nie może, no, a jednak to zwycięstwo jeszcze nie przyszło. Czy coś się zmieniło w ostatnim roku, od ostatniej walki w trakcie twoich przygotowań do tego pojedynku? Witam wszystkich. Z góry to chciałem pierwsze podziękować organizatorów za możliwość wystąpienia na gali. Co było spowodowane? No ciężko powiedzieć tak naprawdę. Gdzieś tak naprawdę możliwe, że jakiś brak szczęścia. Teraz tak naprawdę poprawiłem wszystkie płaszczyzny. Wydaje mi się, że jestem przygotowany na 110% i jak to się mówi, do czego razy sztuka. Dzięki. No i przechodzimy teraz do Huberta Marcisza, który ma bardzo duże doświadczenie w amatorskim kickboxingu, bo w końcu jest reprezentantem naszego kraju. Hubert, no pierwsze pytanie, jakie pojawia się w tym momencie, brzmi, kiedy przyjdziesz na zawodowstwo? Cześć wszystkim.
Co do zawodowstwa, ja w 100% oddaję się swojemu trenerowi Pawłowi. To on to od 9 lat praktycznie mnie prowadzi cały czas. Jeżeli tylko powie, że on walczy zawodowo, to będę walczył zawodowo. Jestem zawodnikiem w 100% oddanym mojemu trenerowi. A jak się czujesz przed tą sobotnią galą? Bo bez wątpienia jest to chyba największe przedsięwzięcie, w jakim bierzesz udział. Tak, tak. Naprawdę gala jest, opowiada się no, znakomicie. Jest to duże wydarzenie. Cieszę się, że będę mógł się znaleźć na karcie walk i będę mógł walczyć tutaj w Sosnowcu. I wracamy do Adriana Głoszyńskiego. Adrian, teraz jako mistrz Babilonem MMA możesz stawiać tak naprawdę warunki po tym, jak w sobotę dacie z kolegami sobie świetne widowisko, które będzie okraszone jeszcze mocnym dopingiem. Będziesz przekonywał organizację Babilon, żeby śladem o Il Fight Arena Rudy zorganizowała galę w arenie Sosnowiec? Tak, tak naprawdę mówią o mojej karierze decyduje Krzysztof Góralczyk, mój menadżer. Ja po prostu walczę tam, gdzie on mówi, gdzie mam się pojawić. I z tego, co słyszałem, to jest duża możliwość, że właśnie gala Babilon pojawi się w Sosnowcu. Jeżeli tak będzie, no to oczywiście jestem, będę gotowy. Wracamy do Adriana Dudka i Łukasza Dziudzi. Panowie, no widać, że darzycie się ogromnym wzajemnym szacunkiem, co okazujecie oczywiście w social mediach, ale mamy nadzieję, że w sobotę w klatce zaserwujecie nam prawdziwe męskie widowisko. Jak się zaopatrujecie na ten pasz pojedynek? Więc tak, zacznę pierwszy. Uważam, że jesteśmy sportowcami, facetami, którzy ciężko trenują, wkładają to kawał serducha, a w klatce pokazujemy swoje umiejętności, przed i po zachowujemy się jak sportowcy, ale w klatce otwieramy prawdziwego siebie i robimy to, co najlepiej umiemy. Przyszedłem? Dokładnie tak powiedział Łukasz, darzymy się szacunkiem, ale zabawa się już kończy, jak tam wchodzimy, dajemy sobie po gębie i czekamy po prostu, aż tylko będzie gong i robimy to, co kochamy i pokazujemy, tak jak powiedział, dokładnie to, co najlepiej robimy. No to może wrócimy jeszcze do organizatorów, do Piotra i do Borisa. Panowie, może troszeczkę założymy w ciemno, ale czy uważacie, że po sobotniej gali będziecie mogli tego typu wydarzenia organizować cyklicznie tutaj w Polsce? To może ja odpowiem, jak tutaj więcej jest Polaków. A na pewno mamy chyba takie samo zdanie. Liczymy na to, że kibice dopiszą. Karta walk jest naprawdę mega, mega dobra w porównaniu nawet z naszymi poprzednimi galami horror show. Jeszcze jak dochodzi Leo do tutaj zestawienia, to jesteśmy dobrej myśli, że będzie mega atmosfera, mega konkretne walki, ciężkie nokauty i jeżeli te rzeczy będą tego dnia, to myślę, że cyklicznie raz do roku, a może nawet i dwa razy do roku będzie udawało nam się wejść tutaj w taką stałą współpracę. Także Borys jest podobnego zdania. No to myślę, że tłumaczyć nie trzeba. Wszystko potwierdził Borys, także pytania kolejne do naszych głównych bohaterów. No to może Łukasz Dziudzio. Debiutowałeś w Il Fight Arena w starciu z faworyzowanym Josephem Wittnerem, którego pokonałeś. No, czy czujesz się w tym momencie doceniony przez organizację, która po twoim mocnym skalpie daje ci od razu jedną z walk wieczoru na swoim premierowym wydarzeniu w Polsce? Tak, czuję się doceniony z tego względu, że walczę w Polsce, w swoim ojczystym kraju, przed publicznością polską. Bardzo, bardzo czekałem na to, aby zawalczyć w Polsce znowu. Po ostatnim pojedynku byłem underdogiem. Teraz z tego, co widziałem i słyszałem, też jestem nim, ale ja jestem rzemieślnikiem, idę do celu i bardzo ciężko przepracowałem okres przygotowawczy i już nie mogę się doczekać soboty. Chcesz coś dodać? Można jeszcze pytanie do Łukasza, natomiast pytanie do ciebie, czy przed walką z Borakiem na KSW 87
zaszły jakieś zmiany w twoich przygotowaniach, bo wydajesz się być takim bardziej kompletnym aktualnie zawodnikiem, który już trochę inaczej podchodzi do walk niż na początku swojej kariery. Po mojej dwuletniej przerwie przygotowania teraz zmieniły się diametralnie. Podchodzę do tego tak, by to było całe moje życie i oddaję się temu w 100%. Dlatego też zmiana, tutaj widać, jak walczę po prostu. I cieszę się, że to mogę robić i bawię się tym, a nie tak jak kiedyś troszeczkę myślę o tym, co, gdzie, jak, kiedy, tylko robię po prostu z automatu niektóre rzeczy, które są wyćwiczone godzinami na sali i wychodzi to chyba całkiem dobrze. Ja też teraz cieszę się bardzo, że walczę tutaj w Polsce, bo dwa razy walczyłem za granicą. No i czekamy na tą sobotę, naprawdę. I przechodzimy do Adriana Bosińskiego. Adrian, czy uważasz, że teraz jesteś w takim szczytowym momencie swojej kariery? No bo wiemy, wygrywasz pas po świetnym występie, jesteś już dość takim doświadczonym zawodnikiem i to doświadczenie po prostu procentuje w klatce. Tak, uważam, że jestem w takim szczytowym momencie. Trenuję w świetnych klubach, Sportowe Zagłębie, Bastion Tychy, pod okiem wielu fajnych ludzi, między innymi Artur Gołaś, Marcin Hertz, Aleksander Prokofiew. No myślę, że to są teraz moje lata, czuję się najlepiej, jeśli chodzi o stójkę, o parter. Teraz akurat przyjdzie czas, żeby pokazać troszkę tej stójki, ale myślę, że jeszcze w tym roku zobaczycie mnie w klatce w MMA. Mam nadzieję, że to będzie obrona pasa, jak nie, to na pewno coś konkretnego. No i szanowni państwo, ostatnie pytanie do głównych bohaterów sobotniej gali, a więc Adrian Dudę, Łukasz Dziudzia. Panowie, czy myślicie, że zwycięzca waszej walki powinien dostać szansę pojedynku o pas w kategorii średniej w organizacji Free Fight Arena? No jak najbardziej, no moim zdaniem to już powinniśmy tu walczyć o ten pas, jak mam być szczery, ale no trzeba trochę poczekać, no. Kto wygra, niech się dzieje. Łukasz? Po ostatnim pojedynku z Józefem Wittnerem w Koszycach, gdzie, jak wspomniałem już wcześniej, byłem underdogiem, teraz też już jestem underdogiem. Nie przeszkadza mi to, ale liczę, że kolejna walka już będzie pas. Szanowni państwo, przypominam, że wejściówki są jeszcze do nabycia na eventim.pl, a także stacjonarnie w strefie kibica Zagłębiak przy ulicy 3 Maja 11 w Sosnowcu. Bardzo proszę, spieszyć się z tym zakupem, bo już dzisiaj mamy ponad 70% wejściówek sprzedanych, także jeżeli nie chcecie, aby was ominęła ta jakże ciekawie zapowiadająca się gala, to prosimy udać się albo do sklepu kibica Zagłębiak, albo na stronę eventim.pl, także w zakupie pomogą zawodnicy, którzy biorą udział w naszej gali. Szanowni państwo, to tyle, jeżeli chodzi o rozmowy, o przygotowanie takie merytoryczne, a teraz myślę, że to, co będzie cieszyć kibiców, a więc face to face. What's the problem with that? But also face to face. Adrian Dudek, Łukasz Dziudzia, panowie, którzy wystąpią w walce wieczoru Real Fight Arena 7 i Zagłębiowski Horror Show. Viac zábavy a viac výhier ti prináša monacobet.sk.